Jesteśmy w parku wodnym Trzy Fale, więc o zdrowiu będziemy mówić, a jeżeli zdrowie, to Klinika Zdrowia, pan Daniel Nowicki, dyrektor. Tak. Kliniki Zdrowia, panie dyrektorze. Mnóstwo rzeczy tutaj jest dla tych, którzy mają problemy zdrowotne, dla tych, którzy chcą się rehabilitować, ale też dla tych, którzy chcą zaznać odrobinę relaksu. Jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem, to najpierw zjawia się u pana. I co się dzieje? No, przeprowadzamy wywiad, patrzymy, badamy, testujemy, a później decydujemy co. Czyli albo przeprowadzamy stricte ćwiczenie indywidualne, albo włączamy pacjenta w programy społeczne, które tutaj mamy. Jeśli chodzi o takie zabiegi, które mogą się tutaj odbywać, to jakie na przykład są? No, to są góry standardy, czyli lasery, pole magnetyczne, prądy i tak dalej. Zakupiliśmy ostatnio Terapuls, czyli tak zwaną diatermię. Już na czasie mamy już zamówione wirówki kończyn dolnych i górnych. Nie, zaraz. To ja od razu zapytam, bo wirówki kończyn dolnych brzmią trochę przerażająco. Nie, to naprawdę jest bardzo prosty zabieg. Wchodzi się do tuby, siada się, masaż wirowy wykonuje. Bardzo, bardzo fajny zabieg. I to jest dla osób, które mają problem z krążeniem, czy ze stawami? Czy... Głównie to jest problem, kiedy występuje skręcenie, zwichnięcia, podwichnięcia. Wrzucamy pacjentów do wody, po wszystkich urazach ortopedycznych, po wszystkich unieruchomieniach. Czyli po kontuzjach generalnie? Głównie. No dobrze, a jeśli chodzi o takie bardziej rekreacyjne rzeczy, które tu się dzieją, to... To wiadomo, jak już wcześniej mówiliśmy, mamy aparat do boa, czyli mamy kurtkę, jak i spodnie, a teraz od tego tygodnia mamy okłady borowinowe. Borowiny kojarzą mi się z sanatorium, z jakąś taką wielką wanną, do której się wchodzi, do takiego błocka. I tutaj też taką wielką wannę macie? Nie bawimy się w brudne rzeczy. Mamy okłady borowinowe, które się nakłada po prostu na okolice. Jest to okłady 20-30-metrowe, podgrzewamy je w piecyku i kładziemy bezpośrednio na ciało. Czyli co, ciepła borowina jest w jakichś takich okładach, tak? Jest i miejscowo? Dokładnie, jest to czysto sterylne, zakładam na 20 minut, pacjent się fajnie grzeje, torf przekazuje wszystkie swoje minerały i mamy pacjenta załatwionego. To całe szczęście, bo ja zawsze miałem obawy, jak się wchodziło do tych wanien, że no, ktoś był wcześniej, nie wiadomo kto tam był. A tutaj to wszystko jest jednorazowe, wyrzucane i cały czas. A borowiny, czyli torf, jak już pan słusznie zauważył, jakie ma właściwości? No, silnie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Głównie to się odbywa na bólach kręgosłupa, na zmianach zwyrodnieniowych, na zmianach przeciążeniowych. Czyli jeżeli ktoś ma pracę siedzącą, boli kręgosłup, borowinka fajnie ociepli, karczek wygrzeje, oczywiście wygrzeje i mamy sprawę załatwioną. Bardzo prosty, szybki zabieg. I przyjemny. I przyjemny, bo było ciepło jeszcze. Dokładnie, mamy zimę, teraz jesień, zima, tak więc... No dobrze, a coś jeszcze można tutaj rekreacyjnego u pana zrobić? Rekreacyjnego, oczywiście. Mamy salę do ćwiczeń dużych, ćwiczeń małych, tam jest też nasze fizjoterapeutki prowadzą zajęcia grupowe. Zajęcia indywidualne. Mamy teraz te pakiety do ćwiczeń. Poza tym, że mamy z miasta, to zrobiliśmy pakiety komercyjne. I teraz są Black Friday o wiele tańsze, tak więc można sprawdzić na naszej stronie. A Black Friday tylko Friday, czy do niedzieli. Do niedzieli. Czyli to taki Black Weekend. Tak, Black Weekend. Więc drodzy Państwo, jak będziecie to oglądać, czy w piątek, czy w sobotę, macie jeszcze szansę zalogować się na stronę internetową, zobaczyć, jakie tam okazje są i z jakich można zabiegów skorzystać. Ale wiem, że to nie koniec niespodzianek, które szykujecie, bo coś niedługo nowego się wydarzy. Tak, od przyszłego roku zaproszę moją koleżankę uroginekologiczną, która będzie z nami współpracować, a wiem, że jest takie zapotrzebowanie. No i dzisiaj będę miał rozmowy z firmą od zaopatrzenia ortopedycznego, tak więc też na razie nie mówię kto, nie mówię tak, ale będziemy się dalej rozwijać. Uroginekologia, czyli wszystkie kobiety, które mają problemy na przykład po ciąży, tak, mogą się zgłosić do was i taką pacjentkę poprowadzicie, wybierzecie zabiegi, które są najważniejsze dla niej. No cóż, proszę Państwa, to w takim razie co? Zapraszamy do odwiedzin. Zapraszam.